Kamil Dolociński, sekcja Dragon Fight Club Warka. Witam serdecznie. Egzaminie na stopnie Q. Pierwszy egzamin w tym roku, w tym sezonie. Egzamin jest przeprowadzony przez sensei Mirosława Guzika, drugi dan. Właściwie mamy dużo uczestników. Wszyscy to są nasi kadeci naszej sekcji, zarówno tutaj z Radomia, jak i walki. Oraz szkoła kadetów z Odrzewołu. Jak widać, można zauważyć, że wiek uczestników jest zróżnicowany. Czy może pan powiedzieć na ten temat kilka słów? No tak, no jak widzimy, mamy zarówno osoby młode, tak zwane kantusie, jak to my mówimy tutaj w żargonie klubu. Najmłodsi uczestnicy mają 5 lat, a najstarsi są już około nawet 60, więc pokazuje to, że każdy może trenować ten sport. Co będzie na egzaminie? Na egzaminie są techniki. Wcześniej była rozgrzewka, na której już tutaj uczestnicy są oceniani. Oprócz technik, tutaj jak widzimy technik ręcznych, będą także techniki nożne, będą kata, czyli układy technik poruszania się. A na samym końcu to, co na to, co naczeka najwięcej osób, będą walki. W walkach będą uczestniczyć osoby, które zdają już na szóste Q. Jest to kilka takich osób na piąte oraz jedna osoba na czwarte. Oprócz tego w walkach będą uczestniczyli jeszcze osoby, które nie przystąpiły do egzaminu, które trenują zarówno w klubie naszym karate, jak i w klubie K1. Serwisu co za dzień, Przemysław Jeń.